Tomasz Misiak, zapraszam serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Marcin Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Od Platformy zaczniemy sobie, a konkretnie od tego, co miało miejsce wczoraj popołudniem późnym w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Klub Obywatelski w Zielonej Górze otworzył swoje drzwi, zapraszając gościa. Pan Borys Budka pojawił się wczoraj na spotkaniu Klubu Obywatelskiego właśnie. No i z tego, co pan mi już mówił wieczorem, zachwycony pan był tym spotkaniem. A jak pan myśli, jak ci, którzy przyszli na nie, mieszkańcy, zareagowali na spotkanie z panem Borysem Budką? No jednym z czołowych w tej chwili polityków Platformy Obywatelskiej, pierwszoszeregowym, o tak bym powiedział. No powiem szczerze, mówca. Doskonały mówca, wciągnął mieszkańców w dyskusję. Podkreślimy, że to jest już kolejny klub obywatelski, który się odbył w naszym regionie. Wcześniej były w Kożuchowie, były w Siebodzinie, był w Zielonej Górze. Właśnie pytałem niedawno przewodniczącego Sługockiego, mówię, a co z klubami obywatelskimi? Mówię, otwieraliście je szumnie i nic się nie dzieje. On mówi, spokojnie, za moment będzie pan Borys Budka między innymi. Tak, no i rzeczywiście gość. Tak się zdarzyło. Nie, bardzo, bardzo merytoryczna rozmowa, bo o to właśnie chodzi w klubie obywatelskim, że mieszkańcy mogli podyskutować i uzyskać pełną informację. Tutaj jest informacja kluczowa, jeśli chodzi o Trybunał. Temat ciężki. Ja powiem tak, tak jak powiedział pan Budka, to, że obywatele tak rzadko rozmawiają o Trybunale Konstytucyjnym, to nawet dobrze. Kiedy zaczyna się dyskusja między obywatelami, że coś się dzieje z Trybunałem, to już jest źle. No, Trybunał stoi, tak jak wszyscy dobrze wiemy, na straży konstytucyjności, na straży praw obywatelskich, na straży wolności gospodarczej. Tak dokładnie sprawdza konstytucyjność ustaw i jest tym wędzidłem przeciwko autorytarnym zakusom władzy. I bardzo dobrze. Każdej władzy musi mieć to oparcie i musi być ten zwornik, który jednak sprawdzi ustawy, sprawdzi swobody obywatelskie, czy są respektowane. No jak sądzę, na to wczorajsze spotkanie ja na nim nie byłem. Przyznam szczerze, przyszli raczej zwolennicy Platformy Obywatelskiej, czy ludzie, którzy widzą potrzebę spotykania się w klubach obywatelskich, więc nie sądzę, żeby tutaj była jakaś ciężka dyskusja w tym temacie, żeby pojawili się oponenci, bo pewnie gdybyśmy wzięli polityków z drugiej strony, to potrafiliby polemizować z panem Budką. Ja myślę, że w tej kwestii. Ta formuła jest otwarta i była dość szeroko reklamowana. Bez dwóch zdań. Oczywiście, czy na Facebooku, czy w gazetach, to więc każdy mógł przyjść. Dziwię się, że nikt nie przyszedł, bo myślę, że z panem byłym ministrem Budką ta rozmowa byłaby gorąca. Tam byli... No dobrze, jakby przyszedł prawnik. No, pan Budka jest prawnikiem, wykłada prawo na Uniwersytecie w Katowicach, więc musiałby się zmierzyć z prawnikiem, tak? Nie to politykiem. Cały dialog i cała struktura Trybunału Konstytucyjnego była umocowana historycznie. Pamiętamy lata 30., rządy autorytarne, pamiętamy, dlaczego prowadzono po II wojnie Trybunał Konstytucyjny, to formę zabezpieczenia przed rządami, zabezpieczenia przed występowaniem swobodą obywatelskim. I tutaj było podkreślone szereg ustaw. Ja myślę nawet o ustawie o ustroju rolnym, która wpływa na prawo własności, na prawo prowadzenia działalności gospodarczej. Dlaczego ktoś, kto prowadził gospodarstwo rolne, ma tego nie sprzedać komu chce? Dlaczego to musi wracać do państwa? To musi być wyceniane. Dlaczego jest te lejce państwa są na swobodę działalności gospodarczej? Następnie o kontroli państwa i podejrzeniem nieprawidłowości w firmach prywatnych, że może być przejęcie przez nadzór państwowy nad firmami, co doprowadzi przecież do upadku tej firmy. To jest, było szereg negatywnych przykładów wziętych z Europy, ze świata i to zmierza w tym kierunku, dlatego to należy podnosić, o tym dyskutować. Przyszli tutaj przyjaciele, znajomi też również z KOD-u i ta informacja merytoryczna później jest przekazywana tak, czy w mediach, czy w rodzinach, czy wśród znajomych. Dlatego bardzo ważne są te spotkania, bardzo merytoryczne. Ja się cieszę, że pan Budka przyjechał do nas. No dobrze, to spotkanie już za nami. To teraz przenieśmy się do Zielonej Góry, ale najpierw o przyszłości Zielonej Góry. Pan miał okazję uczestniczyć w wyjeździe roboczym grupy radnych i urzędników, tak aby obejrzeć wieżę widokową. Do Czech państwo pojechaliście? Do Niemiec. Do Niemiec, akurat do Niemiec. No dobrze, obejrzeliście wieżę widokową, mieliście okazję porozmawiać tam z kimś, kto odpowiedzialny był za jej budowę, za to, jak to wszystko funkcjonuje? Tak, był przedstawiciel, bo to jest forma atrakcji turystycznej, osoba, która tym zarządza. To więc była pełna informacja, tak jak mówiłem, merytoryczna od formy budowy, ingerencji tą strukturę lasu poprzez tą ofertę turystyczną, która jest niezmiernie atrakcyjna w moim odczuciu.
naprawdę na żywo robi to dobrze. Ile miejsca wrażenie. To zajmuje? Bo wie pan, już w tej chwili zaczynają toczyć się rozmowy tego typu. Będą chcieli budować wieżę, wytną pół lasu. Są tacy, którzy mówią, że taka wieża widokowa nie potrzebuje aż tak potężnego terenu, żeby ją usytuować. Ona się bardzo fajnie zajmuje? Asymiluje z otoczeniem, z zielenią, z uwagi na to, też konstrukcja ażurowa, konstrukcja, która wykorzystuje elementy drewniane, również jako wsporniki, jako podpory, jako słupy. Ona się fajnie asymiluje z lasem, bo to jest efekt dojścia do tej wieży, czyli wznosimy się powoli z bezpiecznym kątem nachylenia pomostami do wysokości koron drzew i dopiero stamtąd zaczynamy podejście na wieżę widokową. W tym przypadku to było ponad 40 metrów. Wszystko się odbywa ciągiem pieszym, gdzie dostęp jest i dla osób niepełnosprawnych, na przykład dla mamy z czyli wózkiem. W pełni dostępna tak, jest w pełni dostępna, bezpieczna, same materiały naturalne jako pomosty, czyli to są krawędziaki drewniane, do tego ocynkowana konstrukcja stalowa, ażurowa, bardzo fajnie, nieinwazyjnie wkomponowała się w tą strukturę leśną. A ile to kosztuje? No, tutaj szacunki są różne, bo tamta oferta akurat obejmowała również budynek funkcjonalny, również tam są muzeum, wystawy, sale konferencyjne, catering, restauracja. To na tym etapie jeszcze należy poczekać z wyceną, bo nasze warunki troszeczkę będą inne. Ta wieża też jest zawsze dopasowana do pewnego rejonu, bo one są budowane i w Czechach, w Niemczech, to budują firmy austriackie, firmy niemieckie i jej kształt też odzwierciedla rejon. Tam akurat była to jakby gniazdo dla orłów, bo to był tam park narodowy, tereny chronione, gdzie indziej są wieże zupełnie innej konstrukcji, innej formy. Dlatego poczekajmy tutaj. Chodzi o samą ideę, samo otwarcie turystyczne. Pamiętajmy, że w naszym województwie jest około 1 miliona mieszkańców i chodzi tu o pełną ofertę turystyczną, nawet i zintegrowanie połączoną z Teresem, bo to można by również w ten sposób mieszkańcom zaoferować i właśnie nie tylko mieszkańcom, bo o każdej porze roku jest ta wieża dostępna. Jest bardzo fajnie możliwość jej utrzymania, bo tam jest dedykowany sprzęt, który się porusza po tych pomostach, czyli je czyści, zabezpiecza. Nie było jakichś przypadków tam negatywnych. Zarządca i użytkownik tej wieży nam to przedstawiał. Koszty utrzymania to w zasadzie, no to jest kilku pracowników, żeby doglądać, żeby... Czyli niejako jest samoobsługowa, tak? Tak, no bo ona jest w bardzo prostej formie, bo balustrady, poręcze, to wszystko jest siatka ocynk, pochwyty są drewniane, to więc one nawet tak się fajnie wypaczają, czy pracują w terenie, to też fajnie się właśnie stymuluje. Tam nie może być materiałów takich mocno inwazyjnych, no konstrukcji żelbetowych, oczywiście. Czy jakichś zadaszeń. I jeszcze jedną zaletą tej wieży jest to, że ona posiada takie miejsca edukacyjne. Czyli po pierwsze, dla dzieci, dla dorosłych są takie miejsca, takie budzące troszeczkę emocje, bo na przykład jest przejście po jakimś ażurowych kratownicach, czy przejście po jakichś stopniach. No, na wysokości wydzielone. Robi to wrażenie. Tak, i to jest bardzo fajne i to budzi adrenalinę. Dodatkowo są takie elementy do wiedzy, do nauki przyrodniczej, czyli opisy drzew, cała ta struktura. Ponadto są manualne na przykład rzeczy, na przykład, czy tam trzeba coś dopompować, na przykład wodę, bo chodzi o bilans wodny w drzewie, czyli pewna taka forma zabawy. Dodatkowo dużo opisów, dużo zainteresowań typowo przyrodniczych. Dodatkowo a jak wygląda obłożenie, jeśli chodzi o ludzi i turystów? To znaczy... No, kiedy wy państwo byliście, była fatalna pogoda. No, myśmy akurat... No, trafili tak, że też byli oczywiście spacerowicze, byli turyści. Akurat ten region, tam jest regionem nadmorskim, to tam jest ta ilość turystów bardzo znaczna w tym okresie, szczególnie letnim, ale to się bilansuje, jakby atrakcyjność turystyczna, ona jest zadowalająca i podnosi rangę tego regionu. Ja się też myślę tu w kontekście miasta, bo miasto musi myśleć i kształtować ofertę społeczną, gospodarczą, ekonomiczną, kulturalną. To więc to jest atrakcja turystyczna, to jest walor turystyczny. No bardzo często mówiło się o tym, jeśli dany inwestor chce zainwestować w konkretnym miejscu na mapie Polski na przykład, to też interesuje go to, co znajduje się w otoczeniu. Oczywiście. I patrzy też na kulturę wyższą, filharmonia, teatr, galerie. Planetarium. No,
planetarium na przykład, tak? No więc w Zielonej Górze no, spełniamy wiele tak, z tych warunków. To właśnie jest natomiast nad jak będzie tego więcej, to oczywiście, to Werta musi... Ty patrz, że to są środki dedykowane, to są zintegrowane inwestycje terytorialne, to jest rewitalizacja, czyli nadanie nowej, dodatkowej funkcji przyrodniczej, bo to jest walor przyrodniczy, pod tym kątem należy to rozpatrywać, tą ingerencję tutaj w wzgórza piastowskie. I to jest ta kropka i dla potencjalnych inwestorów, bo jednostki samorządu terytorialnego przecież dysponują czy rurociągami, czy uzbrojeniem, czy parkingami, ale właśnie ta oferta, która zachęci mieszkańców do pozostania oraz zachęci do przyjazdu do Zielonej Góry dodatkowo, bo w Zielonej Górze chce się mieszkać. To widać po budownictwie, że jest zapotrzebowanie na lokale chcą tu ludzie mieszkać, chcą się tutaj ludzie uczyć. To więc to dodatkowe, jeszcze jest dodatkowym argumentem dla inwestorów. To oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że po co nam taka wieża, przecież nie będzie co z niej oglądać z tamtego miejsca, wcale nie będziemy mieli jakiegoś rewelacyjnego widoku. Wczoraj widziałem w internecie filmik, Michał Pasek z dronowe UU wziął się dronem mniej więcej na wysokość taką, jaką mogłaby mieć wieża. Czekaliśmy na to. Tak, jest zawieszony dron na wysokości powiedzmy 40 metrów nad poziomem morza. Nakręcony jest film kamerą 360-stopniową, czyli taką dookólną, która kręci, i na ekranie możemy sobie przejrzeć całą panoramę, czyli mniej więcej mieć dokładnie taki widok, jaki mógłby być z takiej wieży widokowej. No i myślę, że ci wszyscy, którzy mówili, że nie ma tam czego oglądać, no powinni sobie zdecydowanie zobaczyć ten film, bo widok jest naprawdę rewelacyjny, mimo że ogląda się to na monitorze, no, na żywo robiłby jeszcze większe wrażenie, więc myślę, że panu Michałowi udało się obalić pewien mit, tak, że tutaj nie ma na co patrzeć, no jest na co patrzeć. Nie, no miejsce jest ekspozycyjne i faktycznie ten widok jest i na miasto, i w stronę południową, to więc tam naprawdę będzie to atrakcyjne i tutaj zachęcamy mieszkańców do wejścia na stronę i odszukania tego filmu. Myślę, że tutajśmy rozmawiali też z prezydentem, żeby tutaj to udostępnić w szerszym zakresie tego typu film właśnie z drona. I to będzie... A jeszcze jedna kwestia, ta wieża jest płatna w Niemczech? Tak, tam jest wejście płatne. Tak, tak. Kwestia tego, że ona tam jeszcze posiada dodatkową infrastrukturę, ale tutaj myślimy w szerszym kontekście w Zielonej Górze, czyli o tym Ingielicie, chcemy to przedyskutować z mieszkańcami. Oczywiście wieża będzie do dyskusji. To nie jest forma zamknięta, ale to jest... Chcemy podkreślić atrakcyjność i walory. To pewnie po drodze w samochodzie mieliście okazję trochę porozmawiać. Kiedy ewentualnie takie konsultacje na wzgórzach piastowskich? To znaczy terminu, jakby powiedzieć, tutaj nie ustalałem, bo na razie trwa proces sporządzania gminnego programu rewitalizacji, uzgadniania czyli pracy. Czyli spokojnie to i tak dokładnie. Nie będzie na już. Chodziło tak. o pewien zarys i pokazanie tej oferty dla mieszkańców, bo wzgórza piastowskie są piękne. I tak, myślimy tutaj o Górze Tatrzańskiej, czyli o tworzeniu atrakcyjności pod względem sportu. Na pewno ścieżki rowerowe, ścieżki spacerowe. Myślimy również o mini zoo, aby tą ofertę poszerzyć, ogród botaniczny, miejsca parkingowe. To więc naprawdę jest... mamy możliwość pozyskania pieniędzy, prace idą sprawnie z gminnym programem rewitalizacji, z poszerzeniem tej strefy, to więc jest duża szansa dla Zielonej Góry, że zwiększymy atrakcyjność. No ale dobrze, to się wydarzy dopiero za jakiś czas, a w nieco bliższej perspektywie ma powstać droga, która będzie przebiegała obok jednego z budynków, który został otoczony osiedlem bloków przy ulicy Moniuszki. No i pojawiają się tacy, którzy niejako solidaryzują się z tymi mieszkańcami, mówią: przyjdźcie, zobaczcie, droga nikomu tutaj do niczego niepotrzebna. Będzie usytuowana 30 metrów od budynku, w którym mieszkają te dwie rodziny. No im będzie bardzo mocno utrudniać życie, a nie wiadomo, czy komukolwiek polepszy na osiedlu Winiarnia, bo o tym osiedlu mówimy. Tak, no właśnie teraz temat, można powiedzieć, w cudzysłowie wypłynął. Ja myślę, że on tak płynął sobie gdzieś własnym torem, jeśli można byłoby tak powiedzieć, bo ten temat podnoszony był już kilka miesięcy temu, ale wtedy jakoś nikt specjalnie na niego nie zareagował. No teraz czym bliżej samej inwestycji. Oczywiście mamy tam ludzi, którzy mówią, że są tam wiekowe drzewa, które będzie należało wyciąć przy tej drodze, że po co ona będzie dwupasmowa, przecież mogłaby być z powodzeniem jednopasmowa, po co utwardzona, skoro jest szutrowa i też sobie ludzie radzą i tak dalej, i tak dalej. No. I mamy tutaj zestawienie wygoda i komfort życia tych państwa, którzy będą mieli tą drogę obok siebie, obok domu, no kontra wygoda i komfort dojazdu do osiedla kilkuset rodzin. Po pierwsze, należy zauważyć, że duch się nie projektuje, żeby ładnie wyglądały, czy żeby były albo takie, tylko to się projektuje do warunków funkcjonalnych, do obciążenia ruchem. Tam są przewodnicy.
bo są głosy, że ona jest, że ma tylko jeden pas, żeby dwa kierunki. Tego zupełnie nie rozumiem. Obciążenie się nowym ruchem pojazdów pozwoliło na zaprojektowanie tego typu drogi, która musi być ekonomiczna. S3 też miała przez lata tylko dwa pasy, teraz jest dobudowywane. No, drogi się zaprojektuje do funkcji, do obciążenia ruchem. W tym przypadku tutaj będzie na tej drodze dojazdowej do Moniuszki dwa kierunki. Jazdowy i wyjazdowy, no to jakby no dokładnie. Musimy postawić pytanie inaczej. To jest plan miejscowy z 2010 roku. Na dzień dzisiejszy, mamy 2016 rok, jest to pobudzenie emocjonalne tutaj. No po sześciu latach okazuje się, że tak. Czym bliżej samej inwestycji, zawsze się tak odbywa. Wie pan, to jest powtórka z rozrywki już po raz kolejny w naszym mieście. Coś zostało uchwalone lata temu. Nikt już nie pamięta, kto głosował, jak głosował. Do tego można wrócić, bo oczywiście na wszystko są protokoły głosowań, a jak został przyjęty ten plan i kwestia tego, że powstanie tam droga w przyszłości. To należy sprawdzić, ale też należy być uczciwym, bo plan był pewną ofertą inwestycyjną miasta. Był ofertą. Setki mieszkańców kupiło tam nieruchomości, kupiło lokale mieszkalne i byli pewni, że będzie realizowany ten plan, czyli będzie droga dojazdowa. Na dzień dzisiejszy możemy się spierać, czy faktycznie te drzewa należało, czy należało wyciąć. Nie. Plan był uchwalony, prawo miejscowe jest uchwalone. Było to zabezpieczenie i dla mieszkańców, i dla firmy wykonującej to osiedle. Dzisiaj możemy o tym dyskutować w kontekście Nowej Zielonej Góry. Oczywiście tamten plan bazował na starym studium, czyli Starej Zielonej Góry. To był 2008 rok, z tego co pamiętam, to studium. To więc wtedy ten dokument dedykował budownictwo na tym terenie. Dzisiaj, dlatego jestem zwolennikiem utworzenia nowego studium uwarunkowań, żeby włączyć to przyłączone gminy. A wie pan, gminy. Że ja mam wrażenie, że to kompletnie nic nie da. Będziemy mieli nowy plan, nowe studium, mnóstwo dokumentów. Wyznaczycie państwo jakiś teren inwestycyjny, gdzieś jakąś drogę przy jakimś osiedlu i za 5 lat, za 10 lat, kiedy będzie miało coś tam powstać, nikt już nie będzie pamiętał, jak były robione plany, tylko znowu pojawią się mieszkańcy. Ja przy okazji Moniuszki myślę sobie od razu o głośnym niegdyś proteście przy ulicy Ekologicznej. Powstało tam osiedle, kilka domków jednorodzinnych. Potem pojawił się plan, żeby tamtędy przebiegała droga i oczywiście przyszli mieszkańcy, którzy kupili tam od też prywatnego inwestora domy, zamieszkali tam i mówią, my sobie teraz tutaj tej drogi nie życzymy. A kiedy ją kupowali, plan był dokładnie tak samo, uchwalony, ustalony. Jeśli ktoś pogrzebał i sprawdził w dokumentach, zanim coś kupił, to wiedział dokładnie, że będzie miał tam drogę. Tylko że mieszkańcy nauczyli się tego, nie wiem, może to i słuszne, że tuż przed inwestycją przychodzą i wygłaszają swoje racje i nie interesuje ich to, co ktoś tam gdzieś kiedyś zapisał. Nie musimy być odpowiedzialni, jako radni miasta musimy być odpowiedzialni i służyć mieszkańcom pełną informacją. Prawo miejscowe jest prawem miejscowym. Jest to dokument skończony, jest to oferta inwestycyjna dla przyszłych inwestorów, dla mieszkańców czytelne zagospodarowanie miasta. Możemy się z tym kłócić oczywiście, ja się z tym kłócę, że na dzisiaj potrzebne jest nowe studium i nowe plany. O tym już niejednokrotnie podnosiłem to w dyskusji, ale bazujemy na rozwiązaniu z 2010 roku. Jest osiedle skończone na dzień dzisiejszy, to więc należy zapewnić funkcję, czyli udrożnić to osiedle, czyli wykonać te drogi. Ta droga wykonywana jest na ZRID, jest tam również ciąg, jeśli chodzi o chodnik. Wiem z tego, że projektanci musieli uzgadniać to z tymi mieszkańcami. Są zaprojektowane wjazdy do tych posesji, do tych tam. Znaczy podejrzewam, że wyglądało to tak, jak wygląda to zwykle przy powstawaniu każdego osiedla, że ktoś, kto chciał kupić to mieszkanie, przyszedł, obejrzał plan, zobaczył na planie rozrysowane, czy na pewnej wizualizacji, jak będzie wyglądało docelowo to osiedle. Wiem, bo sam to przerabiałem kilka lat temu. I wiedziałem, zanim powstały inne bloki, które są w tej chwili usytuowane w mojej najbliższej kolekcji, wiedziałem, że tu będzie blok. Może nie znałem jego idealnego kształtu, natomiast pan z tym, że to nie będzie teren zielony do... Wiedziałem, że kilometr będzie tam blok, wiedziałem, że tu będzie sklep, wiedziałem, że tu będą drogi dojazdowe, a tu parkingi. No, ja tego bronię, tej merytoryki i projektowania, bo w tym przypadku pewnie również były postępowania odszkodowawcze, bo z tego, co wiemy, tam droga wchodzi na teren tych państwa, ale to nie mogło być zrobione na dziko. W mojej ocenie to musiało być odszkodowanie dla państwa zapłacone za wejście około tam 150 metrów kwadratowych tego terenu zabrano. Dlatego trudno teraz z tym polemizować. Dobrze, jak pan myśli, jaki będzie finał? Droga powstanie i tyle? Czy będzie próba
No mając na uwadze, w tym momencie wielkie osiedle, setki mieszkańców, na to osiedlu. To jest droga nie tylko funkcja, ale również bezpieczeństwo. To jest też również droga pożarowa, droga techniczna i poza tym usprawnienie komunikacji w tym osiedlu. Jedyny błąd, co do dzisiaj mnie boli, że w planie miejscowym nie było zapisane parkingów podziemnych, żeby zbilansować te miejsca parkingowe. Dlaczego tego nie przedyskutowano? Cały czas będę wracał do architekta miasta, że w mojej ocenie to, ta jednostka, ten zwornik tutaj jest konieczny w kreowaniu polityki przestrzenny, ale mamy stan istniejący, mamy miejscowy plan, mamy rozwiązania funkcjonalne, mamy rozwiązania budowlane. Musimy je zrealizować. A jak będzie, zobaczymy w przyszłości, chociaż podejrzewam, że to nie ostatnie tego rodzaju sprzeciw mieszkańców i ludzi, którzy ja się myślę, z nimi solidaryzują, bo już nikt nie patrzy na plany, na studium, na to, co zostało kiedy, gdzie i ale bardzo fajnie, że z mieszkańcami na konsultacjach, które prowadzimy w kwestii zagospodarowania tych przestrzeni wspólnych i tam faktycznie mamy projekty, mamy plany i dyskutujemy z mieszkańcami. I ale mówicie o czymś innym, bo nikt nie mówi nikomu, że wiecie co, państwo, przychodzimy pomyśleć o tym, jak wam zagospodarować przestrzeń, to zrobimy wam. Tu wysypisko śmieci, tu drogę czteropasmową, a tu coś. Tylko mówicie, zbudujemy wam plac zabaw, zbudujemy wam boisko, zbudujemy od wam od małych do większych rzeczy. Faktycznie mieszkańcy wiedzą, że uciążliwość dojazdy, komunikacja, warunki techniczne, tam rozmawiamy o tym. I tam faktycznie ta dyskusja jest klarowna, jest czytelna, mamy pełny obraz mieszkańców, czyli od młodzieży, po dzieci, po seniorów. Możemy zagospodarować, to, wychodzimy szerzej z tą dyskusją. Tłumaczymy, to są plany, to jest studium. Tak samo pan wspomniał o ekologicznej. Może tam rzeczywiście trzeba ludzi edukować. Po prostu rozmawiać, tak, żeby wiedzieli dokładnie fachowo, merytorycznie i też pomyśleli, bo jak ktoś kupuje sobie samochód używany, to raczej sprawdza, czy ten samochód nie został ukradziony wcześniej, albo przynajmniej jaką ma historię, czy ten przebieg, który ma na liczniku, to taki jest przebieg, czy ten samochód jest po wypadku, czy też nie jest po wypadku. Natomiast jak kupujemy mieszkanie, czyli wydajemy dużo więcej pieniędzy, to też warto, żebyśmy wiedzieli, czy za moment obok naszego bloku nie powstanie coś, co potem nie będzie nam i po to jest plan, zabezpieczam. I po to jest plan. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, był dzisiaj gościem naszej rozmowy. Dziękuję bardzo.